Hej kochani, chyba widzicie, czego mi dziś brakuje. Jak to Dariusz mówi mi rano, brakuje ci oczu. Zrobiłam sobie brwi i wydają mi się teraz strasznie, strasznie ciemne. Mam nadzieję, że jak pomaluję sobie, zrobię makijaż oczu, to będzie okej. Zobaczymy. W każdym razie, kochani, dziś porównamy tanio kontra drogo, drogo kontra tanio. Dwie palety. Paletę z Too Faced i paletę z I Heart Makeup. Duża różnica cenowa. Paleta z Too Faced kosztuje około 190 zł, więc bardzo dużo. Paleta z I Heart Makeup kosztuje 40 zł. Czy to jest podróbka tej palety? Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. To jest paleta czekoladowa, pachnie czekoladą, jakby w zamyśle ma czekoladę. Jest wprawdzie zrobiona cała z serduszek, ale jest trzecią paletą czekoladową. Natomiast tu jest różowa czekolada i tutaj właśnie jest to skojarzenie, że została robiona na wzór tej. W środku palety się od siebie różnią i mają też inne kolory. Ta paleta jest prześliczna, ma mnóstwo serduszek, duże lusterko, chocolate bonbons, bo to jest właśnie czekolada bonbons. Dwa takie duże cienie, jeden rozświetlający, drugi taki bazowy. Tak wygląda. A w porównaniu paleta z I Heart Makeup wygląda trochę inaczej. Ma ogromne lustry, już bez żadnego napisu. I same kwadratowe cienie. I kolory zdecydowanie różnią się od siebie. Muszę wyrzucić tą pacynkę, bo będzie mi to spadać. Kolory się różnią od siebie. Jak możecie zauważyć, ale to pachnie. Ta pachnie prawdopodobnie. Ta nie pachnie, ta pachnie chemicznie. Ta pachnie czekoladą. Kolory się różnią, jak widzicie, tutaj mamy jakiś taki nawet błękit. Pojawił się, mamy bardzo dużo błyszczących cieni. Tutaj mamy troszeczkę więcej matowych. Też mamy w obu paletach te dwa podstawowe, bazowe kolory, tutaj widzicie, w tych dwóch miejscach. Ten i ten właśnie jest tym kolorem. Jeden rozświetlacz, drugi bazowy, matowy. Więc to jest skopiowane. Natomiast tutaj ta paleta jest znana też z tego, że ma takie lekkie fiolety i róże, a ta już tego nie ma. Ma tylko właśnie ten fiolet, nie ma tego mocnego różu. Także taka jest różnica w tych paletach. I co postanowiłam zrobić? To wykonać makijaż oczu, tak jak Wam mówiłam w poprzednich testach. Jedna powieka jedną paletą, druga powieka drugą. Postaram się, żeby te makijaże były do siebie podobne, bo oczywiście nie chodzi o to, żeby tutaj wymyślać teraz jakieś niestworzone makijaże i robić próbki tego, co można zrobić tymi paletami. Ale chodzi o to, czy można uzyskać taki sam efekt tą paletą i paletą kilka razy tańszą. Zobaczymy, czy się to uda. Jeżeli chodzi o jakość tych cieni, jest całkiem niezła, bo już je testowałam. Natomiast dla mnie mają trochę za duże drobinki, trochę za duże kawałki, trochę za bardzo się sypią, ale to wszystko wyjdzie w praniu. Jeśli chodzi o tę konkretną paletę, to nie jestem jej jakoś wielką fanką. Nie jest to paleta, którą trzeba mieć. Nie jest to taka paleta właśnie typu must have, że po prostu każda dziewczyna powinna mieć w swojej kosmetyczce. Nie. Marka Too Faced to jest moja ulubiona marka kosmetyczna. I od dawna już jest. Natomiast ta paleta to jest taki po prostu słodki dodatek, ale nie używam jej zbyt często, także przyznaję się bez bicia. Trochę jestem z bliska i mnie to przeraża, bo te brwi są naprawdę dziś bardzo ciemne. Ale musicie to jakoś przeżyć. Kochani, przede wszystkim najpierw na obie powieki nałożę sobie bazę z Urban Decay, żeby miały równe szanse. Baza nazywa się Eden. Wiecie co, może lepiej będzie, jak będę się malowała naraz. Pomyślałam sobie teraz, że będzie lepiej, jak zrobię makijaż. Będę szukać podobnych po prostu cieni na bieżąco, bo później może będzie mi to trudno zrobić. Zrobię troszeczkę z oddali, żebyście widzieli dokładnie, które pokazuję Wam produkty. Minus jest taki, że w tej palecie nie mamy nazw, więc nie mogę Wam mówić konkretnych nazw. Ale dobra, w takim razie zaczniemy od łatwizny. Zaczniemy sobie od tego bazowego koloru w palecie Too Faced i nałożę go sobie na prawie całą powiekę, bo tutaj wewnętrzny kącik i pod łuk brwiowy, tutaj pod cały łuk brwiowy idzie właśnie ten cień. I on tak naprawdę jest w kolorze tej bazy, więc bardzo go nie widać, ale on sobie tę bazę utrwalił. I na drugą powiekę idzie tak samo ten jasny cień, który troszeczkę bardziej już się sypie, ale ma niezły pigment. Tak muszę, wiecie, mniej więcej patrzeć, żeby mi się te kolory powtórzyły. Teraz mi się trochę nie zgadza, bo chciałabym wybrać sobie taki średni, pośredni kolor, który mogłabym nałożyć na całą powiekę. I tu wybrałabym mieszankę tego i tego, czyli Pecan Praline i Almond Truffle. Te dwa, jeden zimny, drugi ciepły. A tu mam coś pomiędzy. Ten kolor, który był koło jasnego, o ten. I nakładam go tu prawie na całą powiekę. I po drugiej stronie będę używać właśnie tego jednego cienia. Mam nadzieję, że kolor będzie podobny. Nie chciałabym zupełnie inaczej wyglądać. Wiecie, ja chcę być z domu dziś. To będzie niezłe wyzwanie. Mam jeszcze sporo palet do testowania. Słuchajcie, mam tyle zamienników, tyle podróbek różnych oryginalnych palet.
W ogóle mam sporo palet, także filmów jeszcze będzie na pewno dużo. Nie mam niestety ciemniejszego matu w tej palecie. Właśnie w tej palecie brakuje matów. Są tu, jest tu mnóstwo ciemnych kolorów. Wezmę taką odrobinkę tego ciemnego, ale odrobinkę na końcówkę. Zmieszam z tym jasnym. I zadziałam tutaj w załamaniu. Ok, ponieważ tu wyszło troszeczkę ciemniej, to tutaj też troszkę przyciemnię. W tej palecie akurat mam większy wybór właśnie tych matów. Takich średnich. To jest spoko. No dobrze, jestem w stanie stwierdzić, że jest bardzo, bardzo podobnie. Teraz chciałabym położyć troszeczkę ciemniejszego w zewnętrzny kącik. Trochę właśnie albo ciemnego, matowego, albo błyszczącego. I muszę sobie teraz zrobić porównanie tego koloru. On ma takie fajne złote, w zasadzie takie miedziane trochę drobinki. I znajdę sobie ten Dark Truffle tutaj. Zobaczymy, czy on jest taki sam w palecie Too Faced. On ma podobne drobiny, ale nie. Jest ciemniejszy. Nie ma takich dużych kawałków. Właśnie tutaj w tej palecie tego nie ma. Jeszcze jest kolor Malted, ale też nie, bo jest zupełnie właśnie ma inne wykończenie. Także dlatego mówię, że ta paleta nie jest identyczna, bo jednak ma pewne różnice. Ale myślę, że ma tutaj też taki przepiękny kolor Taupe obok tego, który ma taką bardziej srebrną podstawę. Widzicie? Piękne dwa kolory w ogóle połyskujące. Tu w palecie Too Faced tego nie ma, ale zaraz sobie coś zmieszamy, żeby uzyskać podobny efekt. Po prostu zrobię tak, że z tej palety wybiorę dwa kolory. Matowy i błyszczący. O te dwa. Zmieszam je, żeby mieć i trochę drobinek, i trochę matu. I żeby było ciemno. I nakładam w zewnętrznym kąciku z tej strony. Tym razem zaczęłam od drugiego oka. No okej, okay, tak się to prezentuje. Nie mam zbyt dużo drobinek. I teraz wracam do palety Too Faced i będę sobie mieszać właśnie ten Dark Truffle z Malted. I spróbuję uzyskać podobny odcień. Te ciemne kolory w Too Faced są zdecydowanie mocniej napigmentowane. Nie, trzeba ich wziąć mniej. Trzeba je nakładać o wiele delikatniej. No dobra, i tak się to prezentuje. Prawie tak samo. Nie mogę powiedzieć, że nie. I teraz będę szukała różu, który chciałabym nałożyć tutaj, ponieważ jest to paleta różowa, to jej najważniejszym punktem jest ten róż. Rozświetlacz mamy tu trochę inny, bo myślałam też o użyciu tego rozświetlacza. W palecie I Heart Makeup rozświetlacz ma tony różowe, a w palecie Too Faced rozświetlacz ma tony złote. Więc tu akurat są różnice, ale postanowiłam znaleźć taki połyskujący cień, który właśnie będę mogła nałożyć na wewnętrzną powiekę. Mam tutaj ten, który nazywa się Sprinkles. I jest to cień różowy, podobny dosyć do tego rozświetlacza. Zobaczymy, czy w tej palecie znajdziemy coś podobnego. Mamy tutaj w kąciku taki róż, a nie wiem, czy nie jest brudniejszy. Tak wygląda. Jest troszkę brudniejszym różem. Mamy jeszcze coś takiego z drobinkami tutaj. Bardzo kremowy cień. Bardzo się sypie i ma dużo odrobinek, a mało koloru. Także myślę, że żeby uzyskać podobny efekt co tutaj w Sprinkles, zmieszam sobie ten brudny kolor z rozświetlaczem i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że moje szacunki będą prawidłowe. Biorę świeży pędzelek. Na tą stronę z palety Bon Bons nakładam Sprinkles. A ta paleta pachnie, słuchajcie, tutaj pod nosem czuję dosłownie. I teraz druga paleta i tak jak mówiłam, brudny róż i rozświetlacz mieszam. Zobaczymy, czy uzyskam podobny efekt, jak nie, to będę kmić. O nie, muszę zrezygnować z tych drobinek, jest ich zdecydowanie za dużo. Dlatego wezmę ten brudny róż i ten jasny cień podkładowy. Kochani, czy wy widzicie jakąś różnicę? Bo szczerze mówiąc nie widzę żadnej różnicy, żadnej. Zero, nul. Teraz troszeczkę złotego cienia. Chciałabym wykorzystać sobie trochę więcej właśnie kolorów i porównać. Mam tutaj taki kolor, to jest złoty. A w tej palecie mam dwa złote tutaj w środku, ten i ten. Spróbuję sobie najpierw ten pierwszy. Ten. I są dość podobne. Jeden bardziej złoty, drugi bardziej miedziany. O tutaj widzicie, jeden miedź, drugi złoto. Ale znów spróbujemy, mam nadzieję, że efekt będzie podobny. Biorę na palet serdeczny paleta Too Faced i nakładam na środek powieki ten błyszczący złotawy cień.
Ok, i tyle. I teraz tak samo z tej palety biorę sobie tak samo palec serdeczny i błyszczący złotawy cień na środek powieki. Muszę go troszkę więcej nałożyć, bo jest mniej napigmentowany niż ten z Too Faced, ale ogólny efekt jest bardzo, bardzo zbliżony, bardzo podobny. To jeszcze nie jest koniec, bo chciałabym sobie porównać jeszcze jakieś cienie. Tutaj mam jeszcze taki ładny, połyskujący cień, bardzo charakterystyczny, Café Olé. I to jest cień, odcień taki taupe ze srebrem. Widzicie, jak ładnie połyskuje? I podobne mam tutaj w palecie. O, tu. Zobaczymy, czy prezentuje się tak samo. Bardzo podobne. Wezmę sobie jakiś mniejszy pędzelek i nałożę ten cień Café Olé tutaj na dół przy linii węs. Nie widać go jakoś mocno, ale tak delikatnie połyskuje. I z drugiej strony podobnie. O, dziugnęłam się w oko. To nie był dobry pomysł, bo te cienie bardzo podkreślają zmarszczki pod oczami. Chciałam coś błyszczącego, ale nie aż tak. Dobra, wykończymy to w takim razie troszeczkę ciemniejszym. Zrobię sobie teraz taką mieszankę z tych takich średnich brązów, które tu mam, więc użyję kilku. I postaram się zrobić coś podobnego na drugim oku. Okej, tak to wygląda. Szkoda, że nie mogłam sobie użyć któregoś z tych ciemnych kolorów, ale niestety nie powtarzają się w obu paletach. Niby jest ten fiolecik, ale on jest zupełnie inny. Tutaj mamy fiolet taki niebieski, tu mamy fioletowy i zielony. Ale dobrze. Kochani, robię sobie kreski, tusz i już do Was wracam. I tak to wygląda z tuszem i z kreską. Dziś kreskę zrobiłam sobie troszeczkę inaczej, tak bardziej do środka, tak kocio. No i tusz i liner. Niestety liner mi już wesoł, to był jego ostatni raz i się strasznie męczyłam, żeby go nałożyć, ale się udało. I tuż też już ciężko mi się nakładało, bo już mam go od jakiegoś czasu, także też kilka użyć i będzie do wymiany. Ale nie o tym, kochani. Jeżeli chodzi o efekt na oczach, to sami musicie stwierdzić, że jest praktycznie identyczny. Tańszą paletą można uzyskać identyczny efekt jak paletą drogą, to jest jasne. Zobaczcie jeszcze teraz z daleka, jak to wygląda. Moim zdaniem efekt jest praktycznie identyczny na obu oczkach. Nie wiem, może podczas edycji tego filmu będę widziała jakąś różnicę, ale teraz jej nie widzę. I teraz tak. Czy efekt jest identyczny przy tych dwóch paletach? Tak. Tutaj akurat tania paleta się sprawdziła świetnie. Trochę więcej musiałam się z nią napracować, ale wiecie, gdybym nie miała tej, a miałabym tylko tą, no to nie byłoby o czym mówić. Teraz robiłam po prostu porównanie takie, czy możemy uzyskać identyczny makijaż jak tą paletą, która była pierwsza, która była oryginalna, na której była wzorowana ta. Można. Na pewno uzyskamy troszkę inne też efekty, ponieważ niektóre cienie się bardziej różnią. Ja starałam się użyć tych bardzo zbliżonych do siebie cieni. Kolejna sprawa jest taka. Ta paleta jest wykonana troszeczkę lepiej. Chociaż ta też ładnie wygląda, bo ta ściekająca różowa czekolada to też jest bardzo pomysłowe. Ślicznie wygląda i wiem, że wiele osób lubi te palety. Mam też tą czekoladową, więc też będę ją porównywać. Natomiast ta jest cudowna, no bo wiecie, to są serduszka, my mamy blaszaną paletę. Ja absolutnie uwielbiam te palety z Too Faced. Cienie wyglądają ślicznie, pachną. No, co kto woli tak naprawdę, jeżeli chodzi o wygląd. Te cienie są troszkę lepszej jakości, moim zdaniem. Łatwiej się rozcierają, są mocno pigmentowane. Łatwiej mi się z nimi pracuje, może dlatego, że je znam. Te mają trochę większe drobiny, trochę bardziej się sypią, ale wiecie, no ze wszystkim można popracować, wystarczy dobra technika. Co do produkcji, to ta paleta jest produkowana w Stanach i chyba... Aha, była robiona i w Stanach i na Dominikanie. I marka Too Faced zarzeka się, że jest marką cruelty free, nie testuje na zwierzętach i tak dalej, chociaż ostatnio została sprzedana dużej korporacji i już wchodzi do Azji, więc z pewnością się to zmieni. Nie będzie już to marka cruelty free i dlatego ludzie podnieśli ostatnio o to hałas. Natomiast marka I Heart Makeup jest robiona w całości, jest to marka brytyjska, natomiast jest robiona w całości w Chinach. Wiadomo, co to znaczy. Możecie sobie odpowiedzieć. Wiadomo, że w cenie 40 zł nie wyprodukujemy w Stanach takiej palety metalowej. Myślę, że tutaj też jest ta różnica w cenie. To też z tego wynika. Na pewno nie będziemy wnikać w to, jakie materiały zostały użyte i jak. Chodziło mi o porównanie wykończeń, także tutaj osąd zostawiam Wam. Czy uważacie, że efekt jest taki sam? Ja uważam, że jest taki sam. Warto zainwestować w tę paletę, jeżeli nie chcecie wydawać dużych pieniędzy. Natomiast jeżeli lubicie markę Too Faced, tak jak ja, i chcecie mieć ten oryginał, że tak powiem, tę paletę, która była pierwsza, no to zostawiam Wam link na dole. Możecie sobie kupić na Sephorze. Dajcie znać, czy miałyście jedną albo drugą paletę, jak Wam się sprawdza, czy jesteście zadowolone. No i dajcie znać, czy chcecie oglądać testy innych palet. Mam bardzo, bardzo dużo palet marki W7, inspirowanych podróbek, nazywajcie jak chcecie, ale właśnie zastępujących znane palety. Kochani, to tyle w dzisiejszym filmie. Jeżeli lubicie serię tanio kontra drogo, zostawcie mi kciuki do góry. Pa, pa, kochani.